było oglądać ten wyścig. Wspaniała jazda Protasiewicza i Szymkowiaka. Tylko 2 punkty przewagi, a przed nami już kolejny wyścig. 12. W kasku niebieskim Krzysztof Fliger, w białym Artur Pawlak, w czerwonym Mirosław Korbel i w żółtym po zewnętrznej Andrzej Huszcza. Start do wyścigu 12. Andrzej Huszcza po zewnętrznej. Andrzej Huszcza nie. Jednak nie. Andrzej Huszcza na drugiej pozycji. Na trzeciej Artur Pawlak. Stawkę zamyka w kasku czerwonym Mirosław Korbel. Prowadzi Krzysztof Fliger. Przypomnę, jest to młodszy z braci Fligertów. Andrzej Huszcza na drugiej pozycji. Zbliżył się do Krzysztofa Fligerta. Atak po wewnętrznej. Andrzej Huszcza. Nie, nieudany, ale... Atakuje także Mirosław Korbel Artura Pawlaka. Artur Pawlak czy Mirosław Korbel? Artur Pawlak utrzymuje trzecią pozycję. Andrzej Huszcza próbuje objąć prowadzenie w tym 12 wyścigu. Ale nie daje za wygraną Krzysztof Fliger. Bardzo dobra jazda w tym meczu zawodnika rybnickiego rowu. Andrzej Huszcza, nie Krzysztof Fliger. Odparty na atak Krzysztof Fliger, Andrzej Huszcza walczy o zwycięstwo. Krzysztof Fliger czy Andrzej Huszcza zwycięża? Krzysztof Fliger przed Andrzejem Huszczą, Arturem Pawlakiem, Mirosławem Korbelem. Szkoda, że ten atak nie udał się Andrzejowi Huszczy. Mielibyśmy wtedy remis w całym meczu, a tak to 3-3 wyścigu 12. Zwyciężył po bardzo ładnej jeździe Krzysztof Fliger przed Andrzejem Huszczą, Arturem Pawlakiem. Pierwszy punkt tego zawodnika i niespodzianka na...